I to ma duży wpływ na dwa typy pracy, którą mamy często do wykonania. Ja jestem tylko narzędziem w rękach mojej muzy. Dzień dobry i cześć! Ale słuchajcie, to DevStyle Speakers to będzie bardzo, bardzo fajne. Myślałem, że po tym zapierdzielaniu z kursem Gita będę marzył tylko i wyłącznie o odpoczynku, a tutaj mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia w listopadzie i się okazuje, że nie marzę tylko o odpoczynku i cieszę się, że mam dalej co robić. Odpocznę sobie w grudniu. Ale też przez ten czas, bardzo ciężki, dwa ostatnie ponad miesiące, czułem, że brakuje mi strasznie jednej rzeczy, jednej aktywności i właśnie tam dziś rozpocznę kontynuację tego dnia, bo w sumie dzień rozpocząłem 3 godziny temu. Tak jeszcze tylko informacyjnie, dostałem sporo wiadomości, że bilety na DevStyle Speakers się skończyły. No i tak się skończyły, bo ich było bardzo mało, więc jeszcze raz na początek zachęcam, jeśli ktoś jest zainteresowany wystąpieniami publicznymi w polskim IT, to warto wejść na devstyle.pl/speakers. Tam zostawić swojego maila i zobaczymy, co się z tego wykluje. A teraz w drogę, ja nie mogę. Zawsze nosiłem komputer w takiej torbie noszonej ręcznie, która w sumie była spoko, ale postanowiłem zmienić ją na plecak na jakiś czas, zobaczyć, jak się będzie sprawował. I w sumie kilka osób pytało mnie, co to za plecak teraz mam. Na razie jest dobrze, mieści się w nim wszystko, co trzeba i nawet więcej, a noszę bardzo dużo rzeczy. Używam od tygodnia, czy od 10 dni. A co to jest? O, już pokażę. Proszę bardzo, Thule Enroute, good stuff jak na razie. Wziąłem wersję dla 15-calowy komputer, mimo tego, że mam 13-calowy, po to, żeby wszystko wlazło. I wszystko wlazło. I w drogę. Brum. Trochę słaba godzina na takie zabawy, bo jest 8:30 jakoś, ale no trudno, moja wina, mogłem być tu o 7. Żyję, teraz sauna. Zdecydowanie tego było mi trzeba. Pływanie, sauna, rewelacja, można zaczynać dzień, bardziej nawet. Może tak codziennie teraz będzie, bo sobie to obiecywałem bardzo, bardzo. Wiecie, co jest najlepsze w tym, jak się robi coś samemu, sobie, po prostu tak, że nikt nie może niczego kazać, tak jak ja z tym vlogiem? Że mogę zmienić w każdej chwili plany, na przykład temat dzisiejszego odcinka, który miał być kontynuacją moich wynurzeń na temat wystąpień publicznych, a nie będzie, będzie o czymś innym, a do wystąpień wrócimy jutro, albo pojutrze, albo w piątek, obiecuję. Dziś natomiast powiem o tym, co mi się wymyśliło teraz w trakcie pływania, co będzie równocześnie dowodem na to, że to, co mówię, jest prawdą. Otóż najlepsze jest to, że mogę zmienić temat, ale wiecie, co jest jeszcze bardziej najlepsze? Że teraz w czasie pływania, na saunie, teraz sobie pojadę do kawiarni na sałatkę, na kawkę. Nawet jak będę w tym czasie tylko słuchał sobie Queen i czytał książkę, to ja w tym czasie też będę pracował. Praca będzie wykonywana. Ale jak to? Każdy by tak chciał? Każdy może. Ale dobra, póki co w drogę. Wrum! Jest takie zjawisko, którego byłem świadom od dawna, ale w tym roku tak bardzo uważnie je obserwuję. I się okazuje, że to jest bardzo fajne. I im uważniej to się obserwuje, ja za pomocą książek, terapii i ogólnie tam patrzenia takiego na siebie i w siebie, im bardziej się jest tego zjawiska świadomym, tym lepiej można je wykorzystać. A o co chodzi? Już tłumaczę. Chodzi w dużej mierze głównie o to, że wydaje nam się takim mądrym istotom ludzkim, że wszystko to, co się dzieje dookoła, jest kontrolowane przez naszą świadomość i że wszystko to, co się dzieje, że jesteśmy tego właśnie świadomi. Świadomość jest kluczem. Podczas gdy tak naprawdę większość naszego życia odbywa się nieświadomie i chodzi nie tylko o takie procesy jak oddychanie czy trawienie, powiedzmy, ale nawet myślenie w dużej mierze jest nieświadome. I to ma duży wpływ na dwa typy pracy, którą mamy często do wykonania. Te dwa typy pracy to po pierwsze praca, którą ja muszę wykonać, a po drugie praca, która musi być wykonana.
może nawet przeze mnie. Ale niekoniecznie tak, że ja muszę siedzieć i faktycznie ją robić. I właśnie ta druga praca, nieświadoma, która po prostu musi się wykonać, ja do niej staram się spychać jak najwięcej rzeczy ostatnio i właśnie dziś o tym mówię i dziś dokładnie tego doświadczam. Praca, która się wykonuje gdzieś tu, tu, gdzieś tam w tym ciele i w tym umyśle, bez mojego aktywnego siedzenia i myślenia na ten temat. Robi się samo. Ale jak to robi się samo? Samo z siebie od tak? No tak, ale po pewnym przygotowaniu. Otóż ja wszedłem teraz w pewien kontekst. W kontekst DevStyle Speakers. Przez ostatni ponad rok wiedziałem, że ta inicjatywa będzie miała kolejne edycje. Wiedziałem, że ja będę tam chciał się czymś podzielić. I spisywałem sobie do OneNote'a, co było w sumie zerowym kosztem tak naprawdę w ciągu, tak w perspektywie tego całego roku. Zerowym kosztem spisałem sobie bardzo dużo rzeczy. Teraz bardzo dużo myślałem na ten temat, to wszystko mi się mieliło, głowę mieliło i teraz nie wymaga mojego aktywnego myślenia, żeby to wszystko się poporządkowało, poszufladkowało i właściwie w głowie mam taką gotową mind mapę, którą teraz będę musiał tylko zaraz w biurze usiąść i rozrysować, co dzisiaj już zacząłem robić. Ale właśnie, w biurze nie byłem już z 2 tygodnie chyba, już tam kwiatki pewnie zdychają, mam nowy plakat do powieszenia, więc hej ho, let's go! Wrum, na 3 godzinki jeszcze akurat w sam raz. Pióro. Faktycznie mnie tu nie było od sprzedaży kursu Gita. W tym czasie, o, Julia spadła. Tu coś spadło. Gówno z tymi plakatami, bez sensu. A tu jeszcze kod rabatowy wisi. Z tych folii to trzeba chyba ścierać od razu, bo coś nie schodzi. A, w dupę tam. Do kosza jedna. A co my tutaj mamy? Nie tak źle, już bywało gorzej. Masz, Franuś. Franuś. A co to przyszło nowego? Zaraz zobaczymy, bo sam już nie wiem, co ja zamawiałem. O, super, super. Tylko muszą się poodkręcać, żeby mógł je powiesić i żeby mogły spadać. O, proszę bardzo. Jak fajnie. Jeszcze kolejnych z 5 w drodze. To co najlepsze. Słuchajcie, już wczoraj wiedziałem, że dzisiaj pójdę sobie rano na basen i wiedziałem, że muszę wstać wcześniej, żeby właśnie się w odpowiedni kontekst wprowadzić. W tym kontekście byłem troszeczkę, czasami, bardzo, bardzo rzadko, bo byłem zajęty innymi rzeczami, ale przez ostatni ponad rok i zupełnie bezkosztowo, co już mówiłem, myśli wywalały się i pomysły wywalały się do OneNote'a. Teraz mam do zrobienia 2 rzeczy. Pierwsze to jest cały design tego wszystkiego i to się właśnie działo na przykład dzisiaj na basenie. Układa mi się cały flow powoli, samo. Miałem nowych kilka pomysłów, które od razu jeszcze w szatni na basenie wpisałem do telefonu do mojego to-doista, żeby o tym nie zapomnieć. A ta praca, którą teraz muszę zrobić, czyli mind mapę, akurat dziś, to jest, słuchajcie, praca implementacyjna. I ta praca implementacyjna jest wykonywana przeze mnie w pewnym takim specjalnym charakterze. To zaraz. Dobrze, wchodzi więc jeszcze jedno. I odnośnie pracy w charakterze jakimś i odnośnie pracy implementacyjnej padną teraz najpiękniejsze słowa w historii tego vloga. Niestety z jajkiem w ręku, ale to się wytnie. Otóż, ja jestem tylko narzędziem w rękach mojej muzy. Piękne, co? Bardzo. Przy kursie Gita też dużo rzeczy robiło się po prostu jakoś samo i tu, ale też nie tylko, gdzieś w ogóle tu w tych wszystkich flakach. Tak samo teraz jest tryb, który ja właśnie lubię, bo mogę się zająć czymś jednym, a wiem przy okazji, że robota się wykonuje. I to naprawdę tak jest. I plan taki implementacyjny właśnie mam prosty. Dziś robię mind mapę. Byle jak, po prostu żeby wszystko tam było. Dodatkowo dziś, a także jutro w moją środę dla siebie, wszystko się w głowie mieli, w środku tutaj, po to, żeby wykrystalizowała się jakaś taka wizja i flow. W czwartek z kolei ten flow przenoszę w mind mapę, czyli tam już wtedy poukładają się odpowiednie sekcje, w odpowiedniej kolejności, wszystko będzie prawie gotowe. Wtedy w piątek zrobię z tego slajdy, a w sobotę warsztat. Z tym, że ja wiem tu właśnie nieświadomie, a nawet teraz jak się zastanowię, to i świadomie również, zastanowiłem się i wiem, że zasługuję na pewien taki spokój, który właśnie teraz mam. Wiem, że w tej chwili mógłbym stać i przez 2-3 godziny, tyle ile czasu ten warsztat będzie trwał,
powiedzieć to wszystko, bo to wszystko jest we mnie, było przez cały czas, a dziś, jutro, pojutrze to wszystko wypłynie tu na powierzchnię. Gotowe do podzielenia przeze mnie się. Więc ja się zabieram do dzieła z powrotem, do pracy implementacyjnej, skoro już się dużo znowu poukładało. Ta mindmapa, którą pokazywałem rano, dziś jeszcze będzie dwa razy większa. W czwartek z kolei będę zmieniał kolejność. I tyle. I w weekend widzimy się ze szczęśliwcami, z wybrańcami w biurze firmy Connectis, którą tę firmę będę bardzo lubił przez bardzo długi czas za to, że nam to biuro udostępnia i zajmuje się tam nami. Dzięki Connectis. I zarówno tych szczęśliwców, jak i tych, którym nie udało się dostać biletu, a chcieliby kiedyś w czymś na ten temat wziąć udział, zapraszam na devstyle.pl/speakers. Tam można zostawić swojego maila i będę informował, bo coś czuję, że z tego się narodzi coś fajnego, może cyklicznego, może bardziej rozprzestrzenionego geograficznie, a może online. Nie wiem, opcji jest dużo, będę o tym myślał, ale nie teraz. Teraz właśnie wprowadzam się powoli w tym temacie, w taki kontekst i coś tam będzie się w tle mieliło przez kolejne miesiące. Tak właśnie będzie. A co się wymieli? Wiem, że będzie fajne, a co to jeszcze nie wiem. Więc to tyle na dziś. Daj się czasem ponieść swojej muzie, pokierować i zobacz, jakie to przyjemne i jakie to mega, mega interesujące. Naprawdę. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia jutro albo pojutrze. Nie wiem, jak będzie szła moja jutro środa dla siebie. Żegnam się ja, żegna się Czerw, żegna się Laura Palmer, żegna się Julia, Battlestar. Wszyscy się żegnamy. Na razie, cześć.